zrobię. Nie, poważnie. Będę robił na mojej becie, a wahacze i tak, tak samo są wszędzie, w każdym. Będzie mocowane tu do wahacza, nie? Tu skręcane. Będzie szło tak. I potem będzie szło tak. I tu będą dwie, trzy regulacje tego kółka. To będzie też takie samo mocne, gumowe. Ciekawe, czy jak wiesz, jak piknie, kurwa, czy tył koła nie podniesie? Nie, nie podniesie. Wiesz, o co chodzi? Ławkę taką zrobić. Nie, no bo to będziesz miał, wiesz, wysoko, nie, nie, że tak będziesz miał, wiesz, tak na, musiało tak. Musiało być regulowane, wiesz? No będzie, na trzy regulacje, no, nie? Najpierw, wiesz, wyżej, niżej. No, zrobię, zrobię. Przyjedziesz i będziemy testować. Ale się kopię. Co? Ja już się poznaczyłem, gdzie masz jechać. Tam. Tam jak się odważysz, to wjeżdżasz i za tym drzewem robisz taki łuk z powrotem do przodu. Ten jak idzie, patrz. Juri. Trzeba wjechać. Sorry, myślałem, że ominę. Ale kolejna była, nie dałem rady. Kurde. Wiedziałem, że jak stanę, to nie wyjadę. Tu trzeba jechać, nie można stawać, bo się nie przejedzie. Teraz ostro i zdecydowanie. Pracę mało jarą. Stanąłem. Za szeroki przód. Thank you.
LTZ daje radę. Ten bąbel. Nieźle. Co się stało? Co? Jak ty to zrobiłeś, bracie? Nie widzę śladów, żebyś tu wjechał. Widziałeś to, Filip? Którędy? Tędy? Kuba i 250. Kurde, nie brakuje jej mocy na piachu, na górze. Super! Poszedł, dobrze. Kuba, tego nie próbuj podjechać. Nie chcę odpalić? Największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.